Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo. Mam za cześć. Ja poproszę Pana Krzysztofa przekładać, tak? Tak, dziękuję, tak. Маю за честь бути тут на святій землі Чеслава Мілоша. Mam ten honor, dziękuję Państwu, mam ten honor być tutaj na świętej ziemi Czesława Miłosza. I відчувати себе частинкою оцього гарного дійства прекрасних людей і братньої Польщі, яка сьогодні разом з нами. I poczuć siebie jako małą cząstkę tego wspaniałego środowiska ludzi i tego kraju, Polski, która dzisiaj jest z nami, z Ukrainą. Mnie było dużo przyjemno pracować tutaj jak skulptor. Bardzo było mi dobrze pracować tutaj jako rzeźbiarz. I wy baczyli skulpturę. Ja думаю, to jest symboliczna robota. Тому що, за словами Мілоша, біда буде тому, хто вирушає і не повертається. Myślę, że to jest symboliczna praca, ta rzeźba, którą stworzyłem i która idzie śladami słów Miłosza, bieda temu, kto wyrusza i nie powraca. Мені здається, що вдалося хоча б трохи повернути вам Мілоша, який повертається до свого дому. Chciałbym wam przywrócić choć troszkę tego Miłosza, który powraca do swojego domu. I tam jest maleńka taka ptaszynka, ptaszyczka. Przy tej rzeźbie jest mały ptaszek. Знаєте, у нас в Україні та і в Польщі кожної весни до дому вертаються птахи. Tak w Ukrainie, jak i w Polsce, każdej wiosny powracają do domu ptaki. Ta ptaszeczka też jest symbolem powrócenia do domu. To też jest symbol powrotu do domu. Tak jak pisał Miłosz za jego poezją, wieczoruje, wieczór, letyć ptach i świetliwić wody. Tak jak pisał w jednym z wierszy Miłosz, wieczorem lecą ptaki, świeci woda, wody. Ja dużo chciałbym, żeby u was były garnie, tichy, mirne wieczory. I chciałbym, żeby były dla was dobre, piękne, spokojne wieczory. I żeby u wodach wyobrażało się mirne niebo. I żeby wody odbijały pokojowe niebo, spokojne niebo. Тому що, na żal, сьогодні Україна веде дуже важку кровопролитну війну. Bo niestety dzisiaj Ukraina prowadzi bardzo ciężką i krwawą wojnę. I nam дуже, українцям, які зараз у Польщі, дуже ми відчуваємо вашу теплоту, ваших сердець, ваших душ і ваші бажання нам допомогти. І ті українці, які дійсно перебувають в Польщі, відчувають ваше тепло і ваше віддання тому, щоб допомогти Україні. Я думаю, що ця скульптура може служити символом для всіх, і особливо для наших вояків, які теж повинні живими повернутися додому із війни. І myśląc o tej rzeźbie, myślę też o żołnierzach наших українських. Хай це буде, щоб могли повернутися додому. Хай це буде нашим спільним символом поляків і українців і нашим укладом у перемогу над російськими фашистами. Niech to będzie symbol nasz, Ukraińców i Polaków, powrotu do domu, symbol zwycięstwa nad faszystami rosyjskimi. Duże, bardzo dziękuję wszystkim wam. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim wam. Za tą підтримку, za możliwość mnie jak skulptora stworzyć tu robotę, zostawić частинку swojego відчуття подяки Польщі. Dziękuję za to, że daliście mi możliwość tej pracy i że mogę zostawić tutaj cząstkę
swojego podziękowania, wdzięczności Polakom. Duży niski uklin panu Krzysztofu i pani Małgorzacie za gарний duszewny prijom. Спасибі, дякую від усіх українців, які тут і які там у нас вдома. Ми відчуваємо вашу підтримку. Чуємо, відчуваємо ми, українці, які jesteśmy і тут, і там, вашу допомогу. І за це jesteśmy дуже вдячні. І мистецтво має служити теж перемозі. Ми переможемо, в цьому немає сумніву. І ми переможемо разом з вами. I sztuka ma też służyć zwycięstwu. Zwyciężymy, nie ma co do tego wątpliwości. I sztuka w tym nam pomoże. No, ja skażę tak, jak każą u nas. Sława Ukrainie. Bohaterom sława. Herojom sława. Dziękuję.